Pierwszy raz w Polsce Ebba Roitman jest, tak? Tak, dobry wieczór. Pan jak długo współpracuje z zespołem? To jest pierwsza trasa jego z moim zespołem, z ludźmi, z którymi ja pracowałem wcześniej. Barry po raz pierwszy jest w ogóle w Europie. To jest niesamowity gitarzysta i my cały czas jakby mamy wielką frajdę i szkołę pracowania z nim. No z pewnością z takim doskonałym gitarzystą nawiązać współpracę jest bardzo ciężko. Jak wam się to udało? Trwało to bardzo długo. Jak się poznali? Został przekonany. To poznaliśmy się gdzieś tam, słyszeliśmy o sobie wzajemnie, on starał się dotrzeć do Europy, my staraliśmy się dotrzeć do niego, wielu ludzi próbowało, on miał masę propozycji. Muszę jako ciekawostkę powiedzieć, że odmówił takiej formacji jak Earth, Wind and Fire, do tak początku lat 90. Może nie z powodów muzycznych, ale rodzinnych, więc to, że przyjechał i z nami gra jest dla nas wielkim zaszczytem, że w ogóle zgodził się i podoba mu się niezmiernie w Polsce. Podobają mu się polskie dziewczyny, które chowają się za tymi drzwiami właśnie. A jak pan uważa, tak teraz może trochę mniej skromnie, dlaczego Barry akurat was wybrał? Dlaczego akurat wam się udało? Nie wiem. Jeżeli mam mi powiedzieć mniej skromnie, to powiem nie wiem.